Z parkingu prokuratury rejonowej w Sokółce, Andrzej Dariusz Włoszczyński, Głos News. Jesteśmy z całą trzynastką aktywistów, którzy właśnie na granicy, jak wiecie, zrobili. Cześć, rozmawiamy z Kajetanem. Kajetan, jakbyś mógł to dwoma słowami. Wszyscy wolni, zarzuty prokuratury, znaczy wniosek prokuratury o areszt upadł wobec 13 osób biorących udział w tej akcji. Wszyscy wyszliśmy z sądu, wszyscy nie mamy żadnych dozorów, żadnych środków zabezpieczających i staramy się dotrzeć jakoś do Warszawy. Dziękujemy wszystkim za wsparcie. Przepraszamy tych, którym się akcja nie podobała i jednocześnie podtrzymujemy to, co jest w manifestie, który daliśmy przed akcją. Mamy też i tu naszego słynnego Grzesia. Grzesiu, ty jako wojskowy powiedz, jak się czujesz po tej akcji? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze i cieszę się, że w sumie to się stało, bo tak naprawdę to są druty hańby dla Polski. A zobaczymy, jaka będzie sytuacja dalej, co będzie tutaj. Jest manifest na ten temat. Najważniejsze, że byliśmy właściwie traktowani. Wyszliśmy, tak jak Kajetan powiedział, na wolność i jeżeli to będziemy odpowiadali z wolnością. Dzięki, to był Grzesio Antoszewski. Porozmawiamy jeszcze z Bartkiem Kramkiem. Czekajcie, my musimy jechać po ciuchy. Jak się umawiamy? Jak się umawiamy? My musimy po ciuchy jechać. Jedźmy po te ciuchy, też nie ciągnijmy tego jeszcze. Ciągnijmy, bo mamy przy miejscu Warszawa. Pod komendą. Rozmawiamy z Bartkiem Kramkiem z Fundacji Otwarty Dialog. Bartek, jakbyś mógł w dwóch zdaniach podsumować. Jesteśmy wolni, cieszymy się, że zapadła taka decyzja. Sąd nie zastosował żadnych środków zapobiegawczych. Jest to porażka prokuratury, zwycięstwo wymiaru sprawiedliwości. Walczymy dalej. Dalej trzeba walczyć o grupę 30 afgańskich uchodźców na granicy. Trzeba walczyć z polskim rządem, który prowadzi skandaliczną politykę antyuchodźczą, antymigracyjną. Ja jako Polak osobiście się tego wstydzę. Ale Bartek, jakbyś się odniósł do tego, co dzisiaj rząd i prezydent wprowadzili stan wyjątkowy na terenie województwa lubelskiego i podlaskiego do 3 km od granicy, wzdłuż granicy białoruskiej? Mam tu bardzo ograniczoną wiedzę. Dopiero wyszliśmy na wolność, więc nie znam szczegółów tej decyzji. Nie do końca znam jej motywację, aczkolwiek słyszałem też informację, że to się wiąże z naszą, między innymi przynajmniej, akcją. Ubolewam nad tego typu posunięciem. Nie wiem do końca, ale obawiam się, że to może nie poprawić sytuacji uchodźców w Usnarzu, ale tym bardziej nie możemy pozwolić o nich zapomnieć. Musimy o nich walczyć. Dzięki. To był Bartek Kramek dla Głos News.